Witam serdecznie, z tej strony Karoxer, zapraszam do kolejnego materiału z gry Gothic na modyfikacji Dirty Swamp. Jesteśmy w obozie bandytów, raczej ludzi nielojalnych królowi. Dobra, co my tu mamy? Bandytę, oryginalne imię. Witaj. Kim ty w ogóle jesteś? Nie widziałem cię tu jeszcze. Dopiero co tu przybyłem. Skoro tak, to może powinienem ci opowiedzieć nieco o tutejszych kupcach. Ja jestem Skinny. Ode mnie kupisz praktycznie wszystko. Mój asortyment sięga od broni białej, aż po łuki i strzały. Jest jeszcze Olaf. Uważa się za najlepszego handlarza bronią w tym miejscu. Ale nie daj się zwieść jego słowom. W gospodzie sprzedaje swoje rzeczy Pati. On jest nawet w porządku, ale nie ma po prostu co się równać z moim asortymentem. No to jeśli będziesz czegoś potrzebował, wiesz, gdzie mnie znaleźć. A, to zawsze tak tyle działa. Gadasz? Z reguły tak. Czyli to działa w ten sposób, że na początku widzimy ich wszystkich jako bandytów, pod taką im nazwą. Dopiero jak z nimi pogadamy, to się ujawnia ich nickname. Być może tam na dole też są jakieś imienne postaci. Zlałem, bo myślałem, że to zwykłe NPC-ty. Dobra, pokaż mi swoje. Co ty tu masz? Toporek, ćwiekowana maczuga, chłopski mieczyk, kościany łuk. Piła i zręczność pod łuki. O, proszę. I to mnie troszeczkę napawa tym, żeby zrobić znowu jakiegoś takiego myśliwego, jak w Lobosie. Tylko tutaj może będzie on jakoś bardziej udany niż tam. Bo widzę, że ta gra predysponuje do tego, żeby grać magiem, a ja lubię iść pod prąd. To może zamiast maga coś innego. Próbowali. Premia do walki bronią dystansową. O! Fajne. Byśmy mieli taki miks, bo w zasadzie więcej byśmy dawali w zręczności, bo taki miks robić. Byśmy do tego mogli przy okazji jakąś tam broń mieć ubraną, żeby jakkolwiek walczyć, nie? Ciekawe to, dobra. O, to było takie samo obrażenie, tylko większe wymagania. Dobra, sprzedajmy ten kiepski tasak. Niewykończone miecze. Na razie ten toporek możemy zostawić. Dwie lagi sprzedamy. 8 byśmy dostali za taki łuk. Okej. Dobra, myślę, że na razie zostawmy sobie resztę rzeczy. Sprzedajesz łuki. Mógłbyś mi udzielić rady odnośnie zakupu? Nie ma tu wiele do powiedzenia. Żeby móc sprawnie posługiwać się łukiem, musisz być nie tylko bardzo zwinny, ale też mieć dość siły na naciągnięcie cięciwy. Dlatego nastaw się na to, że poza zręcznością będziesz musiał szlifować również siłę. Dzięki za pomoc. Okej. W sumie mogłoby też być ciekawe. Tutaj trzeba by było splitować punkciki. I taki build jakoś obmyślić. No, włócznictwo plus tutaj broń jednoręczna. Albo zrobić takiego woja two-handed potężnego. Dla odmiany, bo chyba nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem zwykłą postacią pod siłę. Ale jeszcze zobaczymy. Na razie nie mów. Na razie nie decyduję się na jakąkolwiek ścieżkę, zobaczymy, co nam będą oferować. Ej, czekaj no. Kto? Ja? A któż by inny? Jesteś tu nowy, prawda? To takie oczywiste. Widziałeś ty siebie w lustrze? Z reguły staram się tego unikać. Błyskotliwa z ciebie bestia. Podobasz mi się, chłopcze. Ale poważnie, załóż coś sensownego. Z takim stylem daleko tu nie zajdziesz. Matka też tak zawsze mówiła. Podoba mi się to. Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Posłuchaj, jeszcze nikt cię tu nie zna. Jesteś w zasadzie niczym czysta kartka papieru. I to mnie bardzo kręci. Jak mam to rozumieć? Miałbym robótkę dla ciebie. Oczywiście coś ci za to odpalę. Kim ty właściwie jesteś? Nazywam się Quentin. I na tym na razie poprzestańmy. Co konkretnie dla mnie masz? Zasadniczo musisz po prostu złamać zamek. To nasza gospoda. A w środku stoi kufer. Ten kufer należy do Jensa. I to właśnie on prawie przyłapał mnie na tym, jak próbuję zajrzeć do środka. To raczej nie mój problem. Ale to może być twój problem. Może się nim stać, więc uważaj. Znasz się coś na otwieraniu zamków? Nie bardzo. A ja owszem. I mogę cię tego nauczyć. O. A wierz mi, że to cholernie użyteczna umiejętność. Owszem. Poza tym w skrzyni zawsze znajdzie się jakaś rekompensata. Czyli chciałeś tylko rzucić okiem na tę skrzynię, tak? I przy okazji podwędzić jego amulet. Dokładnie. Po co mi o tym wszystkim mówisz? Bo jesteś tu nowy, wtapiasz się w otoczenie. A jeśli to komuś wypaplasz, i tak ci nikt nie uwierzy. Ale nie mówmy już o nieistotnych szczegółach. Co ci takiego zrobił ten Jens, że chcesz go okraść? Prawdę mówiąc, nic. Jestem złodziejem. A złodzieje kradną rzeczy. I żadne zasady w obozie tego nie zmienią. A poza tym na pewno wyrwał to jakiemuś niewinnemu człowiekowi podczas jednej ze swoich żeglug korsackich. To, co już raz zostało skradzione, nie ma właściciela. Rozumiem. Załóżmy, że ci pomogę. W takim razie nie komplikuj sprawy bardziej. Sam nie mogę sobie tej rzeczy zabrać. Ostatnim razem po prostu miałem pecha. Od tego czasu Jens nie spuszcza mnie z oczu, gdy tylko wchodzę do gospody. Zatem pokażesz mi co i jak? Tak właśnie ustaliliśmy. Nauczę cię otwierać zamki, a i tak sporo na tym zarobisz. Jeśli nie skorzystasz z mojej oferty, to już nikt ci w tym nie pomoże. Korzystamy. Dobrze, zrobię to. Świetnie. Zatem słuchaj uważnie. W gruncie rzeczy to dość proste. Musisz jedynie obracać łagodnie wytrychem w lewo i w prawo. Tylko uważaj, żebyś go nie obrócił za szybko ani za mocno, bo się złamie. Im będziesz zręczniejszy, tym mniej wytrychów będzie ci potrzebne. Masz tu na początek kilka sztuk do przećwiczenia. Gdzie mogę zdobyć więcej wytrychów? Jeśli będziesz potrzebował nowych, to po prostu zapytaj. Zawsze jakieś mam przy sobie. Oczywiście za stosowną opłatą. Poza tym mam też w ofercie kilka sztyletów. Wiesz, to dla ludzi takich jak ja, którzy są za słabi, żeby udźwignąć prawdziwy miecz. Też cię lubię. No weź. Nie jestem najsilniejszym osobnikiem w tym obozie. Bo to w zasadzie nie jest potrzebne, jeśli się wie, jak trafić swojego wroga w czuły punkt. Jeśli chcesz się tego nauczyć, mogę się podzielić z tobą tą wiedzą za parę bryłek złota. Okej. O. 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 I ta gra do mnie przemawia pod granie pod zręczność. Wiesz może, jak się szybko wzbogacić? Czy ty mnie słuchałeś? Choć poszperaj po prostu tu i ówdzie. To pewny sposób. A jeśli to dla ciebie za dużo, to przecież mamy tutaj naszą własną kopalnię złota. Strażnikom jednak nie bardzo się to będzie podobało, jeśli wyjdziesz z kopalni z bagażem większym niż wszedłeś. Mogę nabyć jeszcze kilka wytrychów? Biały sztylet. To właśnie, no... Chyba nie opłaca się za bardzo inwestować w tego typu. Okej, ale ty masz wytryszki. Mamy 4 wytryszki, dobra, myślę, że na razie nam wystarczy. Chociaż te broni mają większą wartość damage'a. Te bronie z adekwatną siłą do łuku. Więc zobaczymy. Dobra, ale wiemy, że mamy taką możliwość. Więc jest ok. Najemnik. Witaj. Czy ty właśnie przemówiłeś do mnie? Tak. Zapamiętaj sobie jedno. Zawsze powinieneś mieć jakiś powód, żeby móc pogawędzić sobie z wielkim Rickiem. A więc, czego chcesz? Właściwie to chciałem cię tylko przywitać. I to ma być powód? W rzeczy samej. Następnym razem wymyśl coś lepszego. Może się oficjalnie przedstawię. Jestem Rick, najsilniejszy wojownik w całym obozie. Poważnie? Przyjrzyj się tylko mojej broni, orkowa. Czyli pokonałeś orka. Otóż to. Opowiedz mi o swojej potyczce z orkiem. To wspaniała opowieść. No więc, byliśmy tylko my dwaj. Ja i ten dziwoląg. Miał takie Wielkie zęby, czerwone, świecące oczy i dwa ogromniaste rogi, które wystawały mu z głowy. Cały czas mówimy tutaj o orku, tak? No przecież o tym rozprawiam. Aha, ten gość ma naprawdę nierówno pod sufitem. To niezła opowieść. Dobra. Co my tutaj mamy? Wszystko w porządku? Dobra, to jest nasz ziomeczek od ziół. Hej ty! Najpierw pozwól. Okej, czyli to już jest zwykły ziomeczek. To również. Dobra, zapiszmy grę, bo może w końcu się natkniemy na kogoś, kto nie chce z nami gadać za bardzo. Kim jesteś? Nazywam się Szakal. Czego ode mnie chcesz? No więc ja... Wybacz, jeśli zabrzmię teraz nieco opryskliwie, ale aktualnie jestem trochę zajęty. Niestety te wszystkie świeżaki same się nie nakarmią. Okej. Więc tak... Tu jest skrzyneczka fajna. Już to kiedyś słyszałem. Musimy coś z tym zrobić. Pirat. Hej! Tak. Nowy, co? Nie mam. Okay. Wybacz, stary. Hej! Nigdy cię tu jeszcze nie widziałem. Zgubiłeś się? A wyglądam na zagubionego? Po twoim wyglądzie wnoszę, że nie wiesz, co ze sobą zrobić. Jak mam to rozumieć? Wyglądasz jak niedołęga. Dlatego już z miejsca wiem, że najemnik z ciebie żaden. Na złodzieja poruszasz się zbyt niezdarnie, a twoich łachmanów ta piracka banda nigdy by na siebie dobrowolnie nie włożyła. Zapytam ponownie, czego ty tu chcesz? W sumie to sam nie wiem. Czyli się zgubiłeś. Zaczekaj, odprowadzę cię do wyjścia. Ale... No chodź, nie mam całego dnia. O, jest. Zabrała ten sekret do grobu. Powinieneś trzymać język za zębami. To nieźle. No, stąd już prosta droga. To cześć. Ale ja się nie zgubiłem. To czemu zajmujesz mi czas? Lepiej się najpierw zastanów, po co tu w ogóle jesteś. Inaczej długo nie pociągniesz. No dobra. A może wejdźmy z... O. Znowu ktoś nowy? Coś ty za jeden. Czego tu szukasz, mięczaku? Chcę wejść. Nie ma sprawy. Daj 50 bryłek złota, a dopilnuję, by żaden w środku nie rozkwasił ci twarzy. Bo takich wymoczków jak ty, to oni chrupią na śniadanie. Te zwierzęta stają się coraz groźniejsze. Przyjdę później. Jak sobie... Aha. To nieźle. Wiem, o co chodzi. Jasne. Dobra, może pójdźmy zameldować się o tego Raymonda. Może to nam trochę rozświetli sytuację. Poczekaj, chłopcze. Tak? Nie znam cię. Co ty tu robisz? Przynoszę wiadomość dla Raymonda. Ach tak. I kto cię niby przysłał? Iran. No, skoro tak... Hej, Ray! Taki jeden twierdzi, że ma dla ciebie wiadomość od Irana. Czyli to ty przynosisz wieści od Irana. Dobrze słyszałem? Zgadza się. Masz na to jakiś dowód? Ten oto pierścień. To ja mu go wręczałem, kiedy go przyjmowaliśmy. Zatem musiałeś zaskarbić sobie jego zaufanie. Wchodź, dokończymy rozmowę w środku. Okej. Co ty tu ciekawego masz? To jaką masz dla mnie wiadomość? Iran kazał przekazać, że niebawem skończy swoje badania. Wróci do obozu najpóźniej jutro. Jeśli to prawda, to bardzo dobre wieści. Jeden z naszych myśliwych jest ranny, dlatego przyda się pomoc naszego maga. A teraz wracając do ciebie, jak to się stało, że Iran wysłał do mnie nieznanego posłańca? To dość zwariowana opowieść. Powiedzmy, że byłem we właściwym miejscu o właściwym czasie. Znam troszkę inną wersję tego przysłowia, ale twój wariant bardziej mi się podoba. Przy okazji, jestem Raymond, jak już zapewne słyszałeś. Ale możesz mi po prostu mówić Ray. Tutaj wszyscy się tak do mnie zwracają. Iran powiedział, że to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty do obozu. I ma ten stary człowiek właściwie rację. Zdolni ludzie, którzy wyrzekli się króla, zawsze są u nas mile widziani. Co masz na myśli, mówiąc właściwie? Mamy obecnie trochę problemów, jeśli chodzi o nasz zwyczaj inicjacji. To znaczy? Normalnie każdy nowy, który chce do nas dołączyć, musi przez pół roku popracować w naszej kopalni złota. Przecież to jak niewolnictwo. Trochę źle to rozumiesz. Przecież to nie nasza wola, że ktoś chce się zaciągnąć. Ta decyzja może być podjęta tylko przez ciebie. A kto chce zostać przyjęty, po prostu musi wnieść swój wkład do społeczności. Każdy musiał przez to przechodzić i nie będziemy dopuszczać żadnych wyjątków. W takim razie zasuwam do kopalni. Chwila! To wszystko nie jest już takie proste, jak wspominałem. W czym problem? W ostatnim czasie napłynęła do nas wielka fala nowo przybyłych. A czy to nie lepiej dla obozu? Zasadniczo tak, ale to właśnie prowadzi nas do naszego problemu. Kopalnia jest przepełniona. Nie ma już ani jednego miejsca dla nowego. A nie mógłbyś w tej sprawie zrobić wyjątku? Nie, już ci mówiłem, że żadnych wyjątków nie będzie. Ale możesz się wykazać jeszcze w inny sposób. Jednak z tego wariantu już dawno nikt nie korzystał. Co muszę zrobić? Wydajesz się poważnie traktować tę sprawę. Zatem słuchaj uważnie. Rezygnując z kopalni, musisz udowodnić w inny sposób, że jesteś wart przyjęcia. To co mam dla ciebie zrobić? Szanuję twoją determinację. Jednak nie jestem jedyną osobą, którą będziesz musiał przekonać. Nasz obóz pierwotnie był trójstronnym sojuszem. Obejmuje to bandytów prowadzonych przez Szakala. Być może miałeś już okazję się z nim zapoznać po drodze. Potem są jeszcze najemnicy, którzy podlegają swojemu szefowi Hectorowi. Ostatni, ale nie mniej ważni, są piraci na czele z ich byłym kapitanem Krzykaczem. Prawdziwi piraci? Tacy z okrętami, armatami i tak dalej? Tak, tak. Oni też mieli swój statek. Do czasu, aż król w tym całym swoim nędznym podżeganiu do wojny postanowił go zniszczyć. Jeśli interesuje cię ta historia, to na pewno chętnie ci ją opowiedzą wraz ze wszystkimi szczegółami. I kogo w takim razie mam przekonać? Wszystkich, rzecz jasna. No dobra. Czyli musimy zdobyć wpływy u wszystkich trzech frakcji. W jaki sposób mogę was przekonać? Obóz jest duży i zawsze znajdzie się w nim coś do roboty. Okaż trochę zaangażowania i zdobądź szacunek ludzi. A nie da się tak trochę konkretniej? Nie muszę ci, mam nadzieję, podawać wszystkiego jak na srebrnej tacy. Jeśli potrzebujesz konkretnych wskazówek, najlepiej przejdź się od razu do konkretnych przywódców. Innymi słowy, Szakala, Hectora i Krzykacza. A co mogę zrobić, żeby ciebie przekonać? Mnie zależy na tym, żeby moi ludzie umieli się bronić. A w jaki sposób można to lepiej sprawdzić, jak nie na arenie? Jeśli potrafisz porządnie przyłożyć, to na pewno już wkrótce staniesz się szanowaną osobistością. A kto pokona czempiona, dostanie ode mnie dodatkową nagrodę. Ma to na celu trochę podgrzać kałduny moim chłopcom. To bagienne powietrze niestety niezbyt im sprzyja. Rozumiem. Morgan, moja prawa ręka, odpowiada za walki na arenie. Jeśli chcesz walczyć, na dobry początek uderz do niego. Kręci się zazwyczaj w pobliżu areny. Jeśli się spiszesz, na pewno mnie o tym poinformuje. No dobra. Coś jeszcze poza tym? Radzę ci, byś trzymał się w dobrych stosunkach z Iranem. To ważny człowiek w naszym obozie, ale póki co nawet ci to wychodzi, jak widzę. Znajdę wspólny język z Iranem, dopóki nie będę miał do czynienia z jego nieszczęsnymi świątyniami. Sympatię Kyla również powinieneś się starać pozyskać. To on dba o aspirujących buntowników pracujących w kopalni. Wierz mi, lepiej mieć go po swojej stronie. No dobra. Dlaczego wasz obóz znajduje się akurat w tym bagnie? Nie jest to najprzyjemniejsze miejsce do życia, co? Chcieliśmy się w ten sposób upewnić, że pachołki króla pod żadnym pozorem nas tu nie znajdą. Do tego dochodzi jeszcze kopalnia złota, która umożliwia nam legalny zakup potrzebnych towarów w mieście. Wprawdzie mamy pod ręką naszych bandytów, ale takie rozwiązanie o wiele mniej rzuca się w oczy. Gdyby królowi przedwcześnie udało się nas wytropić, wszystkie nasze starania poszłyby na marne. No dobra. Po co w takim razie kopalnia złota, skoro ukrywacie się na bagnie? Żebyśmy mogli się tutaj między sobą wymieniać. Każdy otrzymuje kilka złotych bryłek wydobywanych w kopalni. Potem mogą z nimi robić, co zechcą. Kupcy regularnie oddają mi z tego część, którą z kolei przeznaczamy na zakup towarów w mieście. Myślałem, że się tu ukrywacie. Czy to nie ryzykowne? Nie, jeśli wyślę odpowiednich ludzi. No dobra. Jak wygląda sprawa z moim przyjęciem? Szakal jeszcze się wach... Dobra, czyli to jest tekst, żeby się nauczyć. Kto może mnie tu czegoś nauczyć? Prawdziwych nauczycieli nie ma w naszym obozie. Możesz podpytać ludzi w gospodzie. Być może znajdziesz tam to, czego szukasz. Jeśli chodzi o zręczność, zapewne będziesz musiał podpytać bandytów. Z pewnością również nie zaszkodzi złożyć wizytę myśliwym. A co ty byś polecał? Według mnie powinieneś się nauczyć, jak rozsądnie obchodzić się z mieczem dwuręcznym. Hector pewnie też będzie ci mógł przy tym pomóc. Masz jeszcze jakąś radę? Kyle jest naszym najlepszym kusznikiem. Na pewno pokaże ci to i owo. Ale to są moje osobiste preferencje. Możesz równie dobrze wziąć się za broń jednoręczną, jak i za łuk. Dla mnie możesz i nawet obcować z bogami i ich magią. Najważniejsze, żebyś umiał się bronić. No dobra. Przez kilka pierwszych dni Kyle będzie cię obserwował. Dlatego wszystkie pytania kieruj do niego. Kyle, nowy! Życzę powodzenia w tym przedsięwzięciu. Do zobaczenia. Okej. Zapiszmy sobie gierkę. No i proszę bardzo. Świeżak, co? Się wystraszyłem. Na to wychodzi. Możesz nam nie mówić, Kyle. Miło znów zobaczyć nową twarz. Doprawdy? Nie wszyscy zdają się podzielać twoją opinię. W to nie wątpię. Ale im więcej ludzi do nas dołączy, tym większe szanse mamy tutaj na przeżycie. Bardzo mi leży na sercu los tego obozu, wiesz? No dobra. Wydajesz się milszy od reszty. Mówisz? Cieszy mnie to. Uważam, że każdy człowiek powinien zasługiwać na szacunek. W końcu każdy ma swoją własną historię, którą za sobą ciągnie. Gdyby wszyscy tutaj traktowali drugiego jak siebie samego, wtedy to byłby obóz. Pewnie masz rację. A jaka jest twoja historia? Wybacz, że taki ciekawski jestem. Jeszcze do niedawna byłem niewolnikiem. Musiałem przepatrywać tuziny kątów tych przeklętych świątyń i odwalać brudną robotę. Tak, to rzeczywiście brzmi na historię, którą raczej wolisz zostawić za sobą. No to właśnie. Może ty podzielisz się swoją historią? Nie ma tu za wiele do opowiadania. Spędziłem większość swojego życia jako włóczęga. Do czasu, aż Szakal przyjął mnie do swojej bandy. Ten Szakal, który teraz przebywa w obozie? Tak, dokładnie. Wówczas to on nami dowodził. Szakal nie był taki jak inni bandyci. Okradaliśmy bogatych obywateli i dzieliliśmy się z biednymi. Bardzo mi się podobała taka inicjatywa, dlatego do nich dołączyłem. Taki Robin Hood trochę. A jak tu trafiłeś? To było tak. Pewnego dnia przed naszym obozem stawiła się grupa najemników. Ich przywódcą był Raymond. Opowiadał nam swoją historię i mówił, że król oszukał nas wszystkich. Oszukał? Pewnie wiesz, że prowadzi teraz wojnę z orkami. Zginęło przez to wielu ludzi. I po co? Nie wiem. I właśnie tu leży problem. Nie tylko ty nie wiesz, nikt tego nie wie. To prawie tak, jakby król postawił mur między sobą a swoim ludem. Aż dziw, że tylu jeszcze podąża za jego ideą. Tak czy siak, Ray opowiedział nam o swoim planie, o wybudowaniu schronienia dla wszystkich tych, którzy nie chcą już słuchać króla. Aha. Spodobał nam się ten pomysł i tak oto wsparliśmy sprawę. Jak w takim razie zostałeś strażnikiem? Kiedy obóz zaczął się rozrastać, okazało się, że brakuje ludzi, którzy dbaliby o porządek. Dlatego Ray zaproponował, że strażnikiem zostanie jedna osoba z 3 największych frakcji. Byłem tak podekscytowany inicjatywą Raya co do tego obozu, że w pełni zaangażowałem się w jego sprawę. On dość szybko to zauważył i jako zastępca bandytów mianował mnie jednym ze swoich strażników. To ciekawe. Co na to pozostali strażnicy? Większość walczyła ramię w ramię z Rayem w królewskiej armii. Rocco, brat i ja dołączyliśmy dopiero później. Najbardziej zaufanym człowiekiem Raya jest Morgan. Wprawdzie za wiele nie gada, ale poza tym jest całkiem w porządku. Rozumiem. A co do mojego przyjęcia... A, tak, prawda. Chcesz do nas dołączyć. Jak mniemam, Ray wyjaśnił ci już wszystkie najważniejsze rzeczy. Wskazał kilku ludzi, których muszę przekonać. I moje imię również się tutaj znalazło? Tak. Dobra, daj mi się zastanowić. Właściwie mam jeszcze pewną sprawę do załatwienia. Pogadaj. Wiesz co? Mógłbyś to za mnie zrobić. O co chodzi? Mógłbyś rozdać wodę aspirującym buntownikom, którzy pracują w kopalni. Dobrze, biorę się do roboty. Tylko rozdziel rozsądnie. Mam tylko 12 butelek. Oho. Ciekawe. Będziemy się bawić w lewusowanie. Ten gość przy wejściu do gospody nie chce mnie wpuścić. Same problemy z tym najemnikiem. Przykro mi, z tym akurat będziesz musiał poradzić sobie sam. Najprościej będzie mu pewnie dać to, czego chce. Hektorowi też to zapewne wystarczy, jeśli chodzi o jego głos. Jeśli czujesz się na siłach, to możesz wyzwać Lazlo na pojedynek. Ale te opcje zdecydowanie odradzam, bo kto nie ma w głowie, ten ma w ramionach. Możesz też spróbować tylnym wejściem, jeśli nie boisz się ryzyka. Ale nawet to nie powstrzyma Lazlo, żeby się do ciebie przyczepić. O rany. Dzięki za radę. Ciekawe. Mógł... Bardzo chętnie. Najpierw jednak powinieneś rozdzielić wodę. Dobra. Jako że teraz to ja za ciebie odpowiadam, przychodź do mnie z każdym pytaniem, jakie ci się nawinie. Na dobry początek mogę ci też pomóc zyskać formę, szlifując twoją siłę i zręczność. O! To jest coś, co nas może zainteresować. Fajnie, że tak sobie mogę podnosić itemki. Oni nie mają z tym problemu. Cześć. Walczysz na arenie? Tak, dokładnie, zgadza się. Mów mi, Alvin. Dopiero tu trafiłem i nie jestem jeszcze aż tak dobry w pojedynkach. Ale będę walczył tak długo, dopóki nie stanę się tutejszym czempionem. Jasne. Jeśli planujesz jakieś walki, to daj mi znać. Każdy trening się przyda. Okej. Tylko nie uszczel mnie, Kyle. O, tu jest kolejny kuferek. Co tak sam tu siedzisz? Medytuję, żeby przygotować się do kolejnej walki na arenie. A z kim chcesz się zmierzyć? Z następnym, który podzieli się ze mną piwem. Okej. O, rdeścik polny. Chwasty, chwasty, wszędzie chwasty. Wybierasz się do kopalni? Tak, a co? Nie mogę? Możesz, możesz. Tylko potrzebuję trochę czasu, żeby sobie zapamiętać twoją facjatę. Jeśli nagle w kopalni zawita jakaś draka, to będę już wiedział, do kogo muszę się zwrócić. Słucham? Taki tam żarcik. Jestem Rocco. Dbam o to, aby aspirujący buntownicy podostawali swoje rzeczy. Ale ty nie wyglądasz mi na takiego, co chciałby pracować w kopalni. Czego tu szukasz? Chcę się po prostu trochę rozejrzeć. No dobra, tylko pamiętaj, żeby nie odciągać kopaczy od roboty. Oni też chcą kiedyś skończyć. Dobra. To mnie całkiem słuszna uwaga. Tu nic do podniesienia nie ma. a to wygląda jak mnóstwo przedmiotów do zgarnięcia. Zapiszmy grę. Dobra, ja zrobię pauzę, pokradam sobie wszystkie te skrzyneczki, bo to trochę zajmie. Zabawa w save load. Dobra, to na razie koniec naszej przygody z okradaniem tutaj. Szedł na górę i dostaliśmy burę. Nie przepadł nas na kradzieży, ale postanowił sobie patrolować na górze. Na razie sobie darujemy. Ale pozbieram jakieś ciemne grzybki, borowiki, jakieś inne bzdurki. O, proszę bardzo. Tylko kurczę, auto healing byłbym, bo no, denerwuje mnie to. O, kilofy. Kurczę, cały czas się zastanawiam, nie mogę podjąć decyzji, kim grać. Ta gra pod zręczność mi się wydaje taka, znaczy pod łuki, takim ciekawa. O jest, co się dzieje? Co tu robisz? Chciałem tylko zobaczyć kopalnię. No dobra, tylko ani myśl chować po kieszeniach naszego złota, bo pożałujesz. No dobra. 12 butelek do rozdania. Hej! Przysyła mnie lewus. Przyniosłem ci wodę. A kim jest lewus? Dowcipniś się znalazł. Ale dzięki, chłopie, tego właśnie potrzebowałem. A kurde, już myślałem, że przeklejony tekstik był z tego. Po prostu. O Jezu, trzeba patrzeć, jak oni chleją. Najgorzej. Dobra, widzimy się po rozdaniu tych buteleczek, albo przy jakiejś ciekawej scence. A co ty tak tu siedzisz? Co tu tak siedzisz? To dłuższa historia. Pewnie chciałbyś jej wysłuchać, co? Ale musisz wiedzieć, że stary Ginter nie jest specjalnie dobry w opowiadaniu historii. Opowiedz, co mi szkodzi. A więc to było tak. Pracowałem nieco dalej, w głąb, ponieważ wolę wykonywać pracę samotnie. Kiedy inni kręcą się wokół mnie, zawsze wpadam w nerwy i przestaję pracować. Kiedyś przed 2 tygodniami przechodząc, znalazłem jajo. Na początku nic sobie z tego nie robiłem. Gdy pewnego dnia chciałem mu się przyjrzeć, już go tam nie było. Zamiast tego pojawiło się to wielkie bydlę i natychmiast wziąłem nogi za pas. Mógłbyś się tego czegoś dla mnie pozbyć? Oczywiście. Zobaczę, co da się zrobić. Mam tutaj wodę dla ciebie. Dziękuję, przyjacielu. No dobra, jakaś walka nas czeka. Chyba nie z pełzaczem. Dobra, co my tu mamy? Kolejny ciemny grzybek. O kurwa. Czy my podołamy? Może to będzie jakiś taki upośledzony pełzacz. Dobrze, zblokował się na filarze. Niczego tu nie znajdę. Borowik. Kolejny ciemny grzybek. Ja nie wiem, dlaczego mi te uniony nie działają. Kompletnie tego nie rozumiem. Myślałem, że to była kwestia modyfikacji Lobos, ale... dalej w dalszym ciągu nie działa. Będę musiał jakoś... jakiś research zrobić. Hej! Przyniosłem ci wodę. O, dzięki. Dobra, pij. Nie gadaj. spokojnie. Jeszcze tym tutaj szybko rozdamy. Hej! Hej, ty! Czy możesz mi... W ogóle fajne jest to, że każdy z tych aspirujących buntowników ma podłożony głos kogoś innego i inne teksty dialogowe. Twoja bestia to już przeszłość. Dziękuję. Nareszcie będę mógł wrócić do pracy. Może Dirk da ci jakiś podarunek z naszego obozu jako podziękowanie. Powiedz mu, że przychodzisz od Gintera. Okej. Trzeba będzie znaleźć tego Dirka. Hej, ty! Co ty lada? Okej, jest taki chłop. Piwa! Piwa byś się napił. Jakbyś potem pracował. Leju się. Dobra, słyszałem, że wspomogłeś Gintera. Dobra robota. Mógł mnie po prostu zawołać, ale skoro problem już się rozwiązał... Leniwy dupek. Masz tu parę bryłek złota za te zmagania. O. Dość ich tu wokół. Jak długo trzeba pracować w kopalni? To wszystko zależy od tego, jak dany delikwent się prowadzi. Niektórzy uwijają się w 3 miesiące, a inni są tu już od 6 i nawet nie są członkami obozu. Nie jest to trochę niesprawiedliwe? Nie wyjeżdżaj mi tu ze swoją sprawiedliwością. Czy ty musisz doglądać bandy spoconych ludzi w tej zapchlonej dziurze? No cóż. Tak myślałem. Mógłbyś mi pomóc dołączyć do obozu? A cóż mi do tego? Odkąd kopalnia pełna, to Raj sam się wszystkim zajmuje. Nawet jeśli uważam jego nowy system za nieco przesadzony. Co masz na myśli? Daj spokój. Nie dość, że musisz przekonać do siebie Raja, to jeszcze masz na karku tego Szakala razem ze swoimi opryszkami. A to i tak nie koniec. Dochodzi do tego jeszcze Krzykacz i jego zapita załoga. No, i o Hektorze i jego bandzie najemników chyba nie trzeba wspominać. Nikt nie zdoła ich wszystkich do siebie przekonać. Ktoś mi dodał otuchy. Ostatni, który tego próbował, szybko się stąd wyniósł. Fajnie, fajnie. Wspomniałeś o jakimś człowieku, który zwiał jeszcze przed dołączeniem do obozu. Ta, dziwny jegomość, tyle ci powiem. Ale głowę to miał chłopak nie od parady. Coś na N się nazywał. Może Nory? Ja tam nie wiem. Wszyscy nowi wyglądają tak samo. To dlaczego po prostu nie pracował w kopalni? Pytaj mnie, a ja ciebie. Pewnie miał klaustrofobię albo coś. I dokąd się udał? O ile mi wiadomo, mieszka teraz gdzieś pośród... Może właśnie tam go zastaniesz. Na pewno ci tę historię opowie. Dobra. Czy ktoś jeszcze warty uwagi tutaj się znajduje? Wolę zwracać przed każdym podniesieniem, bo w końcu się złapiemy w miejscu, gdzie nie można podnosić. Kim jesteś? Nazywam się Brunto. A ty? Coś za jeden. Jeszcze cię tu nie widziałem. Jestem nowy. No, skoro tak, to witamy w naszej kopalni. Jeśli potrzebujesz kilofa, rozejrzyj się przy tym miszmaszu za mną. A! I dobra rada ode mnie. Nie wynoś stąd ze sobą za wiele bryłek złota. Inaczej mój kolega Dirk może się ostro wkurzyć. A nie powinieneś raczej pilnować, bym w ogóle nie podprowadzał złota? A rob ta co chce ta. W końcu od tego mam Dirka. Czego tak pilnujesz? Rzeczy, które akurat na ten moment nie są obozowi potrzebne. Na przykład stare pancerze, bronie czy narzędzia. Czyli rzeczy, których nikt nie potrzebuje. Na pewno znajdzie się jeszcze kiedyś dla nich zastosowanie, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Dlatego pilnowanie, co tam chyba zbyt dużo powiedziane. Bardziej dbam o to, żeby nikt z nimi przypadkiem nic głupiego nie odstawił. Nie przykrzy ci się takie ciągłe stróżowanie przez cały dzień? Właściwie to tak niestety jest. No dobra. Co my tu znajdziemy? No tu się naświeci. Podna pięść. O! Rój farmera. Nie wierzę, że znaleźliśmy zbrojkę taką. Skórzany mieszek. Kula ognia. Uuu. Esencja lecznicza. I kuferek. Zapiszemy. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No dobra. Pochodnia. Czy tutaj coś za beczułkami znajdziemy? Ciekawego? Nie. Dobra, Dirk, ty jesteś na dole, to my się stąd zmywamy. Już chyba nic ciekawego więcej w tej kopalni nie znajdziemy. Czy ta niegomość zlazł z góry, czy dalej tam stoi? Dobra, dalej tam stoi na straży niestety, ale chociaż 3 albo 4 skrzynki udało się ogarnąć. Okej, mamy jakiś pancerzyk, strój farmera. Co się tutaj rozejrzymy? O Jezu, ta palma jak blokuje. To jest chyba wspaniała arena. O, serki, woda. Woda, jakieś winko. Ja myślę, że możemy się położyć do wyryku. Albo i nie. Póki tu pusto. Możemy zajrzyj do kuferka. To ciekawe. Też jakiś bardziej złożony zamek. Nie skupiłem w zasadzie, jaka jest kombinacja. Tak, na pewno... O, prawo... Lewo, 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 prawo, 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 lewo, prawo. Prawo, lewo znaczy. O kurde. Trochę fart. Straciliśmy dużo wytrychów. Jedną rzecz chcę sprawdzić. Pozwólcie. Te kombinacje w tych kuferkach się zmieniają. Prawo, prawo, lewo. Tak. Kombinacje się zmieniają. No to powiem wam, że ta gra pod zręczność bardzo by oddawała, jeżeli chodzi o okradanie. Ale to chyba nie wszystkie kuferki, to takie ważniejsze, wydaje mi się. Zmieniają swoją konfigurację. Kim właściwie jesteś? Morgan. Przecież jeszcze niedawno pilnowałeś wejścia. Już nie. Słucham? To był wyjątek. Teraz kieruję walkami. A czym jeszcze się zajmujesz poza tym? Dbam o formę. Okej. Po co dbasz o formę? Do walki. Do jakiej walki? Z joralistami. Nie lubisz dużo gadać, co? Nie. Jakie jest twoje zadanie? Ochrona Raymonda. Tutaj możemy pociągnąć ten woltek za areną. Walkami na arenie? Ta. Na jakiej zasadzie działa ta twoja arena? Wyzwij kogoś, wygraj, zostań czempionem i odbierz nagrodę. No dobra. Coś jeszcze? Przestrzegaj zasad. Kogo muszę pokonać, żeby zostać czempionem? Dowiesz się w swoim czasie. Jakie są zasady? Bardzo proste. Walcz, dopóki przeciwnik nie wstanie. Kto opuści ogrodzenie, przegrywa. A jeśli ktoś leży na glebie, to koniec. Martwi ludzie to bezużyteczni ludzie. Przynajmniej tak mówi Ray. Masz mi jeszcze coś do powiedzenia? Nie. Okej. To ciekawe. Tam mamy studnię, ale raczej do niej wpaść nie chcemy. Korzystamy sobie z łóżeczka od razu. Skoro i tak jesteśmy na siebie skazani, nazywam się James. No ten jaki cichutki. Ja jestem... Nie obchodzi mnie to, dopóki nie będziesz jednym z nas. Dlatego trzymaj się z daleka. Nie trwoń mojego czasu i nie żeruj za długo na nasz koszt. No to chyba znalazłem już swojego pierwszego przyjaciela w tym obozie. Dobra. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tak właśnie myślałem. Ja nie pisnę ani słowa. A właśnie, roślinka lecznicza. Ja nie pisnę ani słowa. Rdeścik. Szczaw królewski. O. To jest znalezisko. Ale dobra, myślę, że musimy kupić parę wytrychów. I może na tą chwilę ogarniemy bardziej sytuację w tej karczmie. Ale byśmy się troszkę podbustowali statystykami. Mamy już 25 punktów nauki. Więc to już można by było jakoś rozdysponować. O co chodzi, że na 15? Że co, na razie można mieć maksymalnie 15 siły i 15 zręczności? O, jest nasz pan Iran. A, tu się kręcisz. Wiem już od Raja, że bardzo starasz się udowodnić swoją przydatność. Mogłeś mnie uprzedzić, że będę musiał przekonać do siebie cały obóz. I co by ci to dało? Myślisz, że rozmawiałbym teraz z tobą? Nie, prawdopodobnie nie. I nie byłoby to w twoim interesie. Dobrze. Zrozumiałem aluzję. Na razie na tym poprzestańmy. Gdybyś mnie szukał, większość czasu spędzam w swojej chacie za stoiskiem Olafa. Ale zanim się tam wybiorę, mogę cię prosić o pewną przysługę? Wale. O jaką przysługę chciałeś mnie prosić? Pomówmy o tym w moich własnych czterech ścianach, dobrze? Chodź za mną. No dobra. Ty, ale mógłbyś się jakoś sprężyć. A nie włóczysz się. Ja nie pisnę ani słowa. Skoro tak twierdzisz. Zabrała ten sekret do grobu. Cóż. Nieważne, tam jest skrzyneczka jakaś. Ja nie pisnę ani słowa. Myślisz, że to prawda? Niebieski bez. Tak też można myśleć. Dużo bardziej mi się podoba nazwa Serafis. Skoro tak twierdzisz. Taka klimatyczna. Piszmy. Co to na to, że ja sobie popodnoszę fanty z swojego domu? O, widzę, że nie masz nic przeciwko. Dobra, sobie zdecydowałem. Będziemy się bawić w łuczniko-wojownika. I będziemy sobie miksować właśnie siłkę ze zręcznością. Znaczy, że już zdobyliśmy jakiś pierwszy fajny łuk. Czyli domyślnie... Naszym celem na chwilę obecną jest zdobycie 50 punktów zręczności i 25 siły. Chyba przy tym się ostanę. Dobra, tu wszystko zabraliśmy, tu wszystko zabraliśmy. Przeczytajmy sobie jeszcze pulpit. Ciekawy jestem, czy to expa daje. Oczywiście, że tak. Tak z ciekawości, czy w ogóle to są jakieś pierdoły, czy to też jest autorskie? Mikstury lecznicze. O! Na zwykłe potki nie trzeba mieć rdestów. I to ja rozumiem. Alchemię też na pewno sobie rozwiniemy. Tak, 4 rośliny lecznicze na esencję, na ekstrakt 3 zioła lecznicze. Okej. Kapuję, czyli trzeba prężnie się rozglądać i zwiedzać. Zwracam ci twój pierścień. Dziękuję. Zwróciło coś twoją uwagę, kiedy go nosiłeś? Nie przepadam za biżuterią. To magiczny pierścień, potęgujący zasoby many posiadacza. Takie artefakty mogą cię chronić lub wzmacniać, dzięki czemu są bardzo użyteczne. Tylko nie wpadnij czasem na pomysł, żeby zakładać pierścienie na każdy palec. Zbyt wiele magicznych artefaktów naraz niwelowałoby się nawzajem. Albo zamieniłoby cię w kurę. Najlepiej sprawdzają się maksymalnie 4 pierścienie. Dobrze wiedzieć. Chociaż zawsze mnie ciekawiło, jak to jest składać jaja. Powiedz, jak ty właściwie trafiłeś do tego obozu? To szybka historia. Cel mojego pobytu wyjaśniłem ci już podczas naszego ostatniego spotkania. To, że nasz król rozpoczął wojnę z orkami, nie może być wolą Adanosa. Od czasu tej deklaracji wojennej, jako przedstawiciel Adanosa, zadawałem sobie pytanie, w jaki sposób powinienem podejść do tej sytuacji. Potem pewien mag wody, Zoric się nazywał, przypadkowo wspomniał coś o jakimś obozie rebelianckim, który buntuje się przeciwko królowi. I wtedy po prostu zrezygnowałeś ze swojej posady, żeby poszukać tego obozu? Poniekąd. A w jaki sposób potem znalazłeś ten obóz? Bo chyba nie była to taka prosta sprawa. Nie taka trudna, jak mogłoby się wydawać. Nie uwierzyłbyś, czego można się dowiedzieć w czasie spowiedzi. Nie trwało to długo, pojawił się pewien łuczarz, który był w tym trochę bardziej obeznany ode mnie. Potem musiałem już tylko połączyć jedno z drugim, żeby tu trafić. Żałujesz czasami swojej decyzji? Nie, myślę, że dobrze postąpiłem. Większy jest ze mnie pożytek tutaj, w obozie, niż w mieście. Poza mną nie ma tu żadnego znawcy od alchemii. No, z wyjątkiem Brandika. Gdyby mnie tutaj nie było, proste zapalenie wykończyłoby wielu ludzi. Nie wspominając już o toksycznych oparach. Wierzę, że taka była po prostu wola Adanosa. No dobra. O jaką przysługę chciałeś mnie prosić? Z pewnością pamiętasz jeszcze te trzęsienia, kiedy tutaj szedłeś, prawda? Prędko tego nie zapomnę. Były dość intensywne. Tak, w rzeczy samej. I właśnie to mnie martwi. Zanim wróciłem do świątyni, zahaczyłem jeszcze o wyjście z bagna. I wtedy odkryłem, że jest ono zasypane. Zasypane? Czy to znaczy, że jesteśmy teraz uwięzieni na tych bagnach? Właśnie tak to na tę chwilę wygląda. A co to ma wspólnego z twoją przysługą? Mam powody, aby sądzić, że te trzęsienia ziemi nie są pochodzenia naturalnego. Co przez to rozumiesz? To na razie tylko czyste przypuszczenia. Jeszcze nie znalazłem żadnych dowodów. Musisz wiedzieć, że nie jesteśmy jedynymi ludźmi żyjącymi na tym bagnie. Jest jeszcze mała wioska, w której mieszkają tubylcy. A co to tym razem ma wspólnego z twoją przysługą? Przejdź do sedna. Cierpliwości! Musisz zrozumieć zależność tego wszystkiego, żebyś mógł mi pomóc. Dobrze, już jestem spokojny. W końcu jestem ci to winien. W porządku. W tej wiosce żyje szaman imieniem Warak. Zaprzyjaźniłem się z nim przy okazji podczas moich badań. Pod pewnymi względami jesteśmy bardzo podobni, ale to raczej nie jest rzadkością w przypadku magów. Mam nadzieję, że wie więcej o pochodzeniu tych trzęsień ziemi niż ja. W końcu całe życie spędził na tych bagnach. Gdzie znajdę tę wioskę? Migez cię tam zaprowadzi. To mój dobry przyjaciel, który ciągle wchodzi i wychodzi z wioski. Mimo wszystko gdzieś muszę tego Migeza znaleźć. To faktycznie może trochę nastręczyć problemów. W końcu nie widziałem go od czasu mojego powrotu. A ja widziałem. Ale na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie wiedział, gdzie się zaszył. Ten obóz nie jest znów taki duży. Dobrze, postaram się. To jest chłopaczek, który... go uratowaliśmy z łap cieniostwora na początku. Możesz mnie nauczyć czegoś o magii. A więc interesujesz się magią. Jeszcze nikt mnie tu o to nie pytał. Ale obecnie ta sprawa z trzęsieniami, pomów najpierw o tym z Waragiem, a potem zobaczymy. Okej. Dobra, gdzie jest ten Hector cały? Witaj. Kim jesteś? Jestem Hector, przywódca tej bandy. Mogę ci jakoś pomóc? Nie wierzę. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać, jak prawidłowo obchodzić się z dwuręcznym orężem. Nie ma nic lepszego od rozpołowienia twojego przeciwnika przy pomocy wielkiego topora. Zanim jednak zaczniemy, powinieneś posiadać już podstawową wiedzę na temat broni jednoręcznych. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tej sprawie, możesz o to poprosić Iwana. Jak na jednego z bandytów nie jest wcale taki zły. Tak też można myśleć. A, czyli tu na poziomy się uczymy, tak? Chcę dołączyć do obozu. No, no. A więc widziałeś się już z Rejem? Tak, rozmawiałem z nim. Dobrze. W takim razie wiesz, jak się tu sprawy mają. Zgłoś się do Rocco. On da ci jakiś kilof. Będziesz mógł sobie trochę pokopać. Chwila. Rej przecież powiedział, że kopalnia jest już pełna. Byłbym prawie o tym zapomniał. To pewnie znaczy, że chcesz się przysłużyć obozowi w inny sposób. A, no, no masz tupę. Co muszę zrobić, żeby cię do siebie przekonać? Od razu do rzeczy. Podobasz mi się. Pomóż tutaj moim ludziom i pokaż, że masz łeb na karku. Jeśli zdobędziesz ich szacunek, to i mój również sobie zaskarbisz. No dobra. Też masz dla mnie jakieś zadanie? Coś bym znalazł. Jednak najpierw powinieneś pomóc moim ludziom. Olaf jest zdania, że wszyscy nowi co do zasady to mięczaki. Powinieneś to zmienić. Jose na pewno właśnie obmyśla, co mógłbyś dla niego zrobić. Rick to dość osobliwy człowiek, ale ufam jego ocenie ludzi. Z Laslu będziesz musiał się jakoś dogadać. Nawet jeśli to kawał dupka. Pogadaj z Finem, bo ostatnio tylko jęczy i jęczy. Moja sprawa może poczekać. Dobra. Te bryłki są potrzebne do nauki. Ja nie pisnę ani słowa. Więc tak, wiem o co. Chcę dołączyć do obozu. No, to będzie coś. Masz coś przeciwko? Tak, nie potrzeba nam tu słabiaków. No, masz tak. To twoje stoisko? A do kogoś innego mogłoby ono należeć. Tak, to moje stoisko. I tak, jestem kupcem, jeśli właśnie to cię interesuje. Możesz na mnie mówić Olaf. A co sprzedajesz? Bronię. Nie mogę tak dalej. Ten dom z tyłu należy do ciebie? Strasznie ciekawski jesteś, koleś. Nie podoba mi się to. Nie, to gniazdko tego całego maga. A dlaczego stoisz tuż przed jego domem? Przechodzi tędy sporo osób. Prędzej czy później każdy odwiedza tego fuszera od mikstur. A to znaczy, że każdy musi minąć moje stoisko. A który oprze się moim pięknym stalowym ostrzom, kiedy tylko je zobaczy? No tak. A jakie bronie sprzedajesz? Przecież masz oczy, nie? Jak na kupca jesteś wyjątkowo niemiły. Albo kupujesz porządną broń u mnie, albo chodzisz dalej ze swoim... Mnie wszystko jedno. W dodatku, jeśli szukasz kuszy, chcąc nie chcąc, będziesz skazany na mnie. A jeśli wypatrujesz porządnego dwuręczniaka, nie musisz szukać gdzie indziej. Poza tym, i tak nie sprzedaję niczego herlakom. Nieważne co powiedzą, ja nie pisnę ani słowa. Cóż... Dlaczego jesteś jedyną osobą sprzedającą kuszę? Skinny ceni sobie swoje łuki, a Pati w ogóle o te kwestie nie dba. Tylko mięczaki używają łuków, a te nadają się jedynie do polowań. Ponieważ myśliwi są zbyt słabi, żeby móc naciągnąć prawdziwą kuszę. Jeśli jesteś wystarczająco silny, kusza będzie twoim jedynym przyjacielem do walki na dystans. Rozumiem. No dobra. Nie jestem żadnym herlakiem. Doprawdy? Skoro jesteś taki silny, to może zdołasz udźwignąć mój topór? Już to kiedyś słyszałem. Założę się, że spokojnie dam sobie radę z twoim toporem. A proszę cię bardzo. Tak właśnie myślałem, że potrafisz tylko kłapać dziobem. Lepiej idź trochę popracować. I uważaj na kolejny podmuch wiatru. Coraz groźniejsze. Więc tak, wiem o co chodzi. No, to masz tak. Te zwierzęta stają się coraz groźniejsze. Czyli to po prostu kwestia piłki. Nie wiem. Tak. Hej ty! Cześć. Mogę ci jakoś pomóc? Pewnie chcesz dołączyć do obozu, co? Wkrótce mam pójść odebrać nową dostawę strzał. Ale zdaje się, że na tę chwilę myśliwym nowych nie potrzeba. Czyli na razie nie ma co sobie tym zaprzątać głowy. Możesz mi pomóc dołączyć do obozu? Pewnie, że mogę. Potrzebujesz aprobaty Hectora, a do tego trzeba ci będzie mojej aprobaty. Zatem bez pomocy Fina daleko nie zajdziesz. Nawet przyszło mi do głowy zadanie w sam raz dla ciebie. Oświeć mnie. Co mam dla ciebie zrobić? Jakiś czas temu zgubiłem swój srebrny naszyjnik na bagnie. Przynieś mi go. Ty chyba stroisz sobie żarty. Bagno jest przecież ogromne, czyż nie? Haha, ta sprawa z aprobatami zaczyna mi sprawiać radochę. Ciebie jeszcze to bawi? Słuchaj, ja naprawdę potrzebuję twojego głosu. Przecież wiem. Uspokój się trochę. Więc tak. To na poważnie. Co mam dla ciebie zrobić? Dobra, sięgnę nieco pamięcią wstecz. Jakieś kilka dni temu pomagałem Aldo i Alberto przy polowaniu. Obaj mieli stracha, żeby zapuścić się trochę dalej w bagna. Dlatego Hector zmusił mnie, żebym osłaniał tyły tej dwójki. I wtedy zgubiłeś swój naszyjnik. Chcesz wysłuchać tej historii, czy nie? Już dobrze. Opowiadaj dalej. Przedzieraliśmy się przez połowę bagna w nadziei na znalezienie czegoś pożywnego. Aż w końcu natknęliśmy się na kilka bagiennych szczurów. W połowie walki z tymi bestiami napadła nas nagle grupka goblinów, ale niestety zbyt późno to dostrzegłem, a ta dwójka cykorów była już setki mil stąd. Samemu nie miałem żadnych szans z tymi bagiennymi szczurami i goblinami. I wtedy wtedy zgubiłem swój naszyjnik. I jeśli chcesz, żebym pomógł ci zostać jednym z nas, znajdź go i przynieś mi z powrotem. No dobra. Gdzie mam szukać? Możesz złapać Alberto i kazać cię tam zaprowadzić. Jest mi nieco winien po tej akcji. I dobrze o tym wie. A jeśli nie będzie chciał z tobą iść, to powiedz mu, że dostanie ode mnie po łbie. O Aldo możesz raczej niestety zapomnieć. Podczas ucieczki zranił się w kolano. A dlaczego po prostu sam nie pójdziesz? Bo mi jeszcze życie miłe? To dla mnie zbyt niebezpieczne, żeby zapuszczać się w bagna z tak doświadczonymi myśliwymi jak wy. Zrobisz to ładnie beze mnie. W końcu to ty chcesz mojego poparcia, prawda? No dobra. Chyba nic innego mi nie pozostaje. Otóż to. No dobra. Gdzie znajdę Alberto? Zazwyczaj kręci się przy wejściu do obozu. Na pewno go następnym razem nie przeoczysz. Musimy coś z tym zrobić. Jeszcze mam pomysła, żeby sobie pogadać. Cześć. Wybacz, stary. Oho. Takie ci w oko. Zająłem ci szyneczkę. Może to cię nauczy. Kwaściki. Nie wiem, czy te kwaściki do czegoś przydatne będą, ale lepiej zbierać wszystko na początku. O, co tu już noc się znowu robi? Nie. Godzina 12, ale burza. O Boże. Krótki miecz straży. Brzmi nieźle. Dobra, ponieśmy sobie serki, jakieś chlebki. Jesteś tutejszym kowalem? Otóż to, nazywam się Justyn. Ale jeśli szukasz broni, to trafiłeś pod zły adres. Ich sprzedażą zajmuje się Olaf, Skinny i Pati. Rozumiem. Mogę kupić od ciebie jakąś zbroję? Nie wolno mi sprzedawać naszych pancerzy, dopóki nie będziesz jednym z nas. Ray wyraził się w tej kwestii jasno, ale mam jeszcze naramiennik w komplecie ze skórzanymi spodniami. To ci powinno na początek wystarczyć, chyba że już nie czujesz takiej potrzeby. 150 bryłek z... Kim jest właściwie ten człowiek, który pracuje przed twoim domem? To tylko Torsten. Nie jest zbyt rozmowny, ale robi co do niego należy. Nie przypatruj mu się dłużej. Nie lubi niepotrzebnej uwagi. Możesz mnie przyuczyć do kowalstwa? Nie, przykro mi chłopcze. Nie dostaję już prawie żadnych dostaw surowej stali, odkąd bagno zostało odgrodzone. Dlatego nie mogę sobie pozwolić na to, aby taki żółtodziób jak ty zmarnował resztę zapasów. Bez urazy. Nie szkodzi, rozumiem. Jak idzie praca? Jak zawsze. Tyle, że niedługo skończy mi się surowa stal. Mam nadzieję, że George szybko zatroszczy się o nową dostawę. No dobra. Po 50 bryłek. Właśnie nie wiem, czy to zwykły gold też można traktować jako bryłki? Czy to chodzi stricte o te bryłki? Wydaje mi się, że właśnie o to chodzi. Więc tu widzę, że jest podwójna waluta. Taka do zwykłego handlu i taka przy wymianie poprzez okno dialogowe. Dobra, już mieszczę z tymi chwastami. Hej ty! Czego? Dobra, ktoś miał nas tutaj czegoś nauczyć. Broni jednoręcznej. Myślisz, że to prawda? Informacje ogólne. Dobra, w sumie możemy się cofnąć do tego Kyle'a. Podbiłbym naszą umiejętność siłę, póki co. Chodź tu Kyle. Rozdałem wodę. Mam nadzieję, że sprawiedliwie to załatwiłeś. Tak jest. W takim razie szepnę Rayowi dobre słówko o tobie. I jeśli chcesz, mogę ci teraz wyjaśnić zasady strzelania z kuszy. Bez kitu, a może z takim kusznikiem byśmy zostali? Ty też walczysz na arenie? Nie, to nie dla mnie. Z reguły preferuję kuszę, a ta, jak zapewne wiesz, nie jest zbyt mile widziana w trakcie walki wręcz. Tak między nami... Obecny mistrz areny i tak nie miałby ze mną żadnych szans. Chcę. Czy nie to obecny limit siły? Tego poziomu? Dobrze. Okej. Aha, to chyba w ten sposób działa. Że powiedzmy na drugim poziomie postaci może mieć maksymalnie 20, 15 siły, na trzecim chyba 20. O kurde! Ciekawy to system. Hej! Czego ci jeszcze? Hej ty! Dobra, gdzie jest ten chłop, co by mnie nauczył walki jednoręką? To jest na pewno coś, co bym chciał. 20% broni jednoręcznej. Więc niewiele brakuje. Ale żadna z tych fujer tutaj... Chociaż może ten film. Byłeś już na bagnach. Trzymać język za zębami. O, ma nas w dupie. Na razie. Witam pana Szakala. To ty decydujesz, kto zostanie przyjęty? Zgadza się. I teraz pewnie chcesz wiedzieć, czego od ciebie oczekuję. Właśnie tak. W takim razie będę się streszczał. Jeśli zobaczę, że każdemu z moich ludzi trochę pomożesz, to nie będę miał nic przeciwko twojemu zaciągnięciu się do nas. A ty? Masz dla mnie jakieś zadanie? Mam pewien problem, ale obawiam się, że to nie dla ciebie. No mów. Tylko pamiętaj, ma to pozostać między nami. Inaczej o członkostwie możesz zapomnieć. Jasne. Doskonale. Być może wieści jeszcze do ciebie nie dotarły, ale jeden z naszych świeżaków, Sam, zniknął. Ściśle mówiąc, nie jest już jednym z moich ludzi, ale od pewnego czasu jest pod bezpośrednim zwierzchnictwem Reja. Mimo to jestem zaskoczony jego zniknięciem i chciałbym wiedzieć, co się stało. Ostatniego razu widziałem go, jak szedł do gospody. Może akurat na chwilę zatonąłem w myślach, ale nie widziałem, żeby stamtąd wychodził. Czyli sprawdzałeś już w gospodzie? Oczywiście, że tak, ale go tam nie ma. Mógł uciec tylnymi drzwiami. Tylko po co miałby to robić? No, jeśli tak, to gdzie on teraz jest? Martwię się, że ktoś go po prostu próbował usunąć. Kto mógłby się na coś takiego poważyć? Nie wiem, inaczej już dawno siedziałbym mu na karku. Ale w obozie panuje właśnie dość szczególna sytuacja. Napływa do kopalni po prostu zbyt dużo nowych, którzy nie potrafią sami o siebie zadbać. A skoro myśliwi w obozie podlegają mnie, muszę rozwiązać ten problem w pierwszej kolejności. Mam znaleźć tego twojego zaginionego bandytę? Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Dobra. Jeśli go znajdziesz, bez znaczenia żywego czy martwego, powiadom mnie o tym natychmiast. Będę miał oczy dookoła głowy. Okej. Jakieś cechy charakterystyczne? Nosi skórzany pancerz, jak ja. Jakiś 1,80 m wzrostu. Czarne włosy. Rozumiem. To niski całkiem. Po czym rozpoznam twoich ludzi? Po ich skórzanych pancerzach. Taki sam jak ten, który noszę. Okej. Oj, w ogóle mi się wydaje, że w zależności od tego, do kogo przystaniemy, czy do Reja, czy do tych bandytów, czy do najemników, takich rodzaj, czy może do magów, taki rodzaj zbroi byśmy dawali. Ej, ty! Chodzi ci o mnie? Tak, o ciebie. Jestem Iwan. Słyszałem, że chcesz do nas dołączyć. Tak, kto nauczy chyba walki. Dobra decyzja. To teraz możesz udowodnić, że jesteś przydatny. Jestem prowiantowym w obozie. Dbam o to, żeby nikt tu nie musiał głodować. A sytuacja może się dość szybko zmienić, jeśli myśliwi dalej będą się tak ociągać. A jak ja mogę pomóc? Możesz się przejść na polowanie z Dolokiem. Słyszałem, że Aldo złapał jakiś uraz i skazany jest tylko na marudzenie. Doloka też tu długo nie widziałem. Dlatego pewnie przyda mu się twoja pomoc. Ale ja jeszcze nigdy nie byłem na polowaniu. Czy ja właśnie? Słyszałem jakieś kwęki? Jej, polowanie. Uwielbiam polować. O to chodziło. Kiedy już będzie po wszystkim, zanieś połowę upolowanego mięsa do Marika. To on jest za to odpowiedzialny na zewnątrz. Resztę rozdzielę tutaj, w obozie. W porządku. Dobrze. Wydajesz się całkiem przydatną osobą. Okej. Hector mówi, że całkiem znośnie walczysz bronią jednoręczną. Zawsze tak mówi, żeby samemu się wymigać od szkolenia. Ale hej, on tu rządzi. Bądź co bądź. Możesz mi więc pokazać, jak się nią posługiwać? Wiedziałem, że kiedyś nadejdzie ta chwila. Niech będzie, ale nie zrobię tego za darmo. Jasne? Ile sobie liczysz? Wystarczy mi 50 bryłek złota. Według mnie to dobra inwestycja. Według mnie również. Czy ja mam 10 penów? No i gdzie to mięso? Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Jednak zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Okej. Czy wypadałoby poziom wbić? O, tak myślałem, że teraz w ten sposób może machać, ale to już jest zawsze jakiś progres. Nie mogę tak dalej. Hej, ty! A powiedz, jesteś jednym z najemników? A wyglądam ci na jednego z tych prymitywów. Skoro już o to pytasz... Ja nie należę do nikogo. Buntownicy są wolni, a ja jestem buntownikiem. Ale służę Hektorowi, jeśli tak bardzo cię to interesuje. Słuchaj rozkazów, wypełniaj obowiązki. Te stwory stają się coraz groźniejsze. Czemu właściwie masz na sobie inny pancerz niż pozostali najemnicy? A czy to nie oczywiste? No tak, nie bardzo. Po pierwsze, na tym bagnie jest cholernie duszno. A po drugie, spod tej ogromnej warstwy futra nie byłoby w ogóle widać moich mięśni. Jezu. Rozumiem. Faktycznie ważny powód. Czyli niepotrzebny mi twój głos, żeby móc dołączyć? O nie, nie. Oczywiście, że potrzebujesz mojego głosu. Bez mojej aprobaty nie masz nawet cienia szansy się tu zaciągnąć. Przemyśl to, zanim to zrobisz. Mogę liczyć na twój głos? Jesteś w porządku. Masz moją zgodę. No nie mogę z tego gościa. Zajebisty jest ten chłop. Nie mogę. Dobra, Quentin. Hej, ty! Tam dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Całe złoto wydamy na to. To możemy sprzedać. To. Nie wiem, jeszcze się zastanawiam między kuszą a łukiem. Chociaż ta kusza... Też pewnie będzie prędzej czy później... O kurde. Prędzej czy później skupował te skóry cieniostwora. Aha, to złoto, co tam pokazuje, to jest ilość naszych bryłek. Okej. Nie, no wiem, że na pewno magią nie będę grał, to możemy ten pierścionek sprzedać. Stare łachmany również. Jedzonko zostawiamy naturalnie. Strzał, trochę bełtów, trochę bryłek. Powiedziałem ci. Okej. Przemyśl to, zanim to zrobisz. Jesteś idiotą. Ojejku, jak niemiło. Te stwory stają się coraz groźniejsze. Zapiszmy i zobaczymy z tym Finem, co możemy zrobić. Jeśli ludzie się tym zajmą. O, nie musisz wierzyć w wszystko, co mówią. Jesteś idiotą. Wyglądam ci na gościa, który pozwala sobą pomiatać? Sam potrafię o siebie zadbać. To się jeszcze okaże. W tych ruinach można znaleźć wiele ciekawych rzeczy. Tak jest! Doskonale! Tak jest! Dobra. Tak jest! Na niego! Nieźle! Oj. Ale krytyk wpadł. Kurczę, żeby ta nasza broń była jakaś trochę dłuższa. Sam potrafię. To się... Takie te stwory stają się coraz groźniejsze. Jestem tego pewny. Kurczę, nie ma za bardzo się tu manewrować. Ale może się na blokach uda. Dobra, chyba nie ma sensu na razie podejmować tego wyzwania. Pewnie za którymś razem by się udało, ale nie ma co tak bardzo tryhardować. Próbujemy się dostać od tyłu. Chociaż ponoć to wiąże się z jakimś ryzykiem. Ale zobaczymy. Ciemny grzybek, roślina lecznicza. Ciekawego znajdziemy? Jeszcze? O, to jakiś bandziorek. Czekasz tu na kogoś? Z pewnością nie na ciebie. No, bo wiesz, stoisz w taki specyficzny sposób. Masz z tym jakiś problem? Mogę ci pomóc w podpieraniu ścian, a ty w zamian opowiesz mi trochę o sobie. Albo o obozie. Na pewno sporo do ciebie dociera, skoro zajęty jesteś tylko opieraniem się. Jak się nie odpieprzysz, oprę się o twoje zwłoki. Chyba trafiłem na gościa bez poczucia humoru. Aha, nie zawinął wroty. To ciekawe. No dobra. Tu już nic ciekawego nie znajdziemy. I weszliśmy do gospodu. I myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Ja was zachęcam do komentowania, oceniania oraz subskrybowania i widzimy się przy kolejnym materiale. Siemaneczko.